Przedstawimy teraz pozycje ułożeniowe, które pomagają przed wystąpieniem ataku astmy bądź w trakcie. Każdy, który choruje na astmę, przyjmuje swobodną swoją pozycję, postawę, która jest dla niego najlepsza, która przynosi najlepszy efekt. My zasymulujemy kilka takich pozycji. Wykorzystamy do tego biurko oraz krzesło. Jest to dostępne dla każdego i w każdym domu występuje. Bardzo proszę usiąść. Jest to pozycja spoczynkowa. Pacjent siedzi, opiera się swobodnie o krzesło z rękami spuszczonymi, delikatnie z głową pochyloną i w ten sposób oddycha. Ta pozycja jest dosyć dobra przed wystąpieniem, przy objawach, kiedy ma nastąpić atak astmy. Kolejną pozycją spoczynkową ułatwiającą oddychanie jest podpór przedramion o biurko, delikatne pochylenie tułowia oraz głowy. W znacznym stopniu ułatwia to oddychanie. Pamiętamy o wdechu nosem, wydechu powolnym ustami. Pacjent w tych pozycjach czuje się najlepiej. Okej.